witajcie. Od niepamiętnych czasów wilk symbolizuje ducha wolności i dzikiej natury. Co jednak naprawdę wiemy o tych nieustraszonych zwierzętach? Jakie tajemnice skrywa mumia wilczęcia, które pozostawało uwięzione w wiecznej zmarzlinie przez 57 tysięcy lat? Najpopularniejszym i zarazem największym podgatunkiem wilka pospolitego w Ameryce Północnej jest wilk kanadyjski. Oprócz dużych rozmiarów zwierzęta te otrzymały w darze niesamowitą siłę, wyjątkową wytrzymałość i szybki refleks. To sprytne drapieżniki, które przystosowały się do polowania na większe zwierzęta, nie bacząc na trudności. Atakując gromadnie, zawsze osiągają sukces. Ich wysokość w kłębie wynosi 90 cm, a waga dochodzi do 70 kg. Chociaż kilkadziesiąt lat temu na Alasce udało się złapać drapieżnika ważącego 79 kg. Zwierzęta te są lepiej niż inne przystosowane do najsurowszych warunków klimatycznych. Grube dwuwarstwowe futro utrzymuje ciepło, chroniąc je przed silnymi mrozami. Zaś długie, grube łapy pomagają szybko poruszać się nawet w głębokim śniegu. W środku zimy większość zwierząt boryka się z szeregiem trudności, ale gdy jedni słabną, inni na tym korzystają. Dla wilków to najlepszy czas na polowanie. Jak większość wilków, i te wybierają życie w watahach, które często liczą ponad 20 osobników. A im liczniejsza grupa, tym większa potencjalna zdobycz. Nawet takie olbrzymy jak bizony, największe zwierzęta lądowe Ameryki Północnej, mogą się znaleźć w niebezpieczeństwie. A bizonom daleko jest do bezbronnych ofiar. Dorosłe osobniki mogą ważyć ponad tonę, a cios ciężkim kopytem lub rogami z łatwością wyśle nawet najbardziej okrutnego drapieżnika na tamten świat. Na otwartej przestrzeni stado bizonów murem z własnych ciał chroni młode. Starsze zwierzęta próbują odpędzać drapieżniki, ale sama siła nie wystarczy, aby poradzić sobie z wilkami. Prędzej czy później usilne ataki myśliwych wywołują panikę wśród tych olbrzymów, a to jest ich podstawowy błąd. Ogromne kopytne dysponują siłą, niestety bieg w głębokim śniegu szybko męczy. Drugi etap wyrafinowanej taktyki wilków to wyłuskiwanie młodych lub osłabionych osobników i odłączanie ich od stada. Polując na dużą zdobycz, kanadyjskie wilki wybierają najsłabszego lub najbardziej chorego osobnika. Nawiasem mówiąc, zabijanie słabych i chorych osobników pomaga regulować zbyt dużą liczebność stada kopytnych. Gdy wilki już dokonają wyboru, wspólnym wysiłkiem próbują powalić ofiarę na ziemię. Wówczas biedaka czeka marny los. Tym razem okazuje się, że instynkt macierzyński jest silniejszy niż strach. Matka z dzieckiem bezpiecznie dołączają do reszty stada. Cierpliwość i wytrwałość to kluczowe cechy wilków. Napastnicy nie zamierzają odpuścić. Podejmują kolejne próby, ale i teraz dorosłe bizony przerywają myśliwskie zakusy. To jednak nie koniec. Bizony słabną, a ataki drapieżników stają się coraz bardziej agresywne. Tym razem nie odpuszczą. Teraz, gdy stado jest już daleko, próby obrony tylko opóźniają nieuchronny koniec olbrzyma. Doświadczone drapieżniki, takie jak samce alfa, są w stanie w pojedynkę zatrzymać rocznego żubra ważącego prawie 300 kg. Ale niedoświadczony młodziak może drogo zapłacić za zbytnią pewność siebie. W poszukiwaniu pożywienia wilki pokonują ogromne odległości. W tym celu mogą przejść ponad 100 km dziennie. W ich sąsiedztwie żyją również jelenie. Zwykle kopytne trzymają się stada, ale czasami dorosłe samce podróżują samotnie. Dla dużej grupy wilków jeleń jest nie lada gratką, ale dzięki długim nogom potrafi on zgubić prześladowców w kilka sekund. Zimą jednak śnieg uniemożliwia szybką ucieczkę. Los znów staje po stronie myśliwych. Ale pragnienie życia popycha zbiega do desperackiego kroku. Jeleń znajduje schronienie na środku potoku. Lodowata woda zwycięża głód. Stado musi obejść się smakiem i wyruszyć na poszukiwanie
łatwiejszego celu. Wiosną przyroda Kanady zmienia się nie do poznania. W życiu wilków zachodzą poważne zmiany. Dominująca para powiększa rodzinę. Wilki kanadyjskie znane są z monogamii. Z reguły po wybraniu jednej samicy wilk pozostaje jej partnerem do końca życia. Samice rodzą od 3 do 10 ślepych młodych, które otwierają oczy po prawie 2 tygodniach. Rodzice karmią podrostki przynoszonym w żołądku niestrawionym mięsem, a później przynoszą im swoją zdobycz. W dokarmianiu młodych bierze udział całe stado. Przy najmniejszym zagrożeniu wilki wspólnymi siłami starają się odpędzić intruza, nawet jeśli wróg jest znacznie silniejszy. Oto czarny niedźwiedź. Choć nie zamierzał się wycofywać, to działające zespołowo drapieżniki zmuszają go do zmiany planów. Wilczki dorastają. By zdobyć cenne umiejętności, szybko zaczynają towarzyszyć dorosłym w polowaniu, za każdym razem biorąc w nich coraz bardziej aktywny udział. Wiosną zmienia się też sposób łowiectwa. Coraz trudniej jest znaleźć zdobycz. Trzeba szukać nowych dróg i pokonywać nowe przeszkody. Wilki kanadyjskie mogą żyć do 16 lat. Przez długi czas ich populację nieustannie trzebiono i podgatunek ten znalazł się na skraju wyginięcia. Na szczęście po wprowadzeniu programów ochronnych i restrykcji łowieckich liczba drapieżników wzrosła, a zwierzęta mają teraz wszelkie szanse na odzyskanie swoich dawnych terytoriów i znalezienie nowych miejsc. Dowiedzieliśmy się o tym, jak żyją współczesne wilki. A chcielibyście usłyszeć, co jadły wilki dziesiątki tysięcy lat temu? Bardzo ważnego dla nauki odkrycia dokonał poszukiwacz złota podczas rozkopywania wiecznej zmarzliny na kanadyjskim terytorium Yukon. Po rozbiciu lodu za pomocą strumienia wody z armatki wodnej zobaczył w nim jakiś przedmiot, który okazał się bardzo starą mumią. Poszukiwacz złota umieścił znalezisko w zamrażarce i zgłosił to paleontologom. Mumię nazwano Zur, co w języku rdzennych Indian ze społeczności Trondek-Chwieczin oznacza wilka. To najbardziej kompletny okaz wilka epoki lodowcowej, którego kiedykolwiek znaleziono. Wszystkie jego tkanki miękkie, futro, skóra, nawet mały nos wciąż tam są. To naprawdę rzadkość, powiedziała Julie Michen, adiunkt Akademii Medycznej w Des Moines w stanie Iowa. Oprócz tego, że jest najbardziej kompletnym wilkiem z epoki lodowcowej, którego kiedykolwiek odkryto, mumia Zur jest również szczególnie ważna dla badaczy, ponieważ znaleziono ją w Ameryce Północnej. W ten sposób szczątki były znacznie łatwiej dostępne do badań, co stanowiło rzadką okazję, aby prześledzić, skąd pochodzą północnoamerykańskie wilki. Michen i jej koledzy odtworzyli genom mitochondrialny Zura i znaleźli podobieństwa zarówno z wilkami Beringa, wymarłą grupą żyjącą na terytorium Yukonu i Alaski, jak i wilkami pospolitymi z łaciny Canis lupus. Pokrewieństwo szczenięcia z populacjami z Ameryki Północnej i Eurazji jest dowodem na to, że w przeszłości istniało połączenie kontynentalne, tak zwany most Beringa, łączący niegdyś Amerykę i Eurazję, stwierdzili naukowcy. Po przeanalizowaniu DNA i szkliwa zębów badacze zasugerowali, że wilczek zmarł około 56 do 57 tysięcy lat temu. Zur żył w okresie integracjalnym, kiedy rozległe lodowce arktyczne chwilowo się cofnęły, a na ich miejscu pojawiły się lasy, dając miejsce siedliskom mastodontów i innych przedstawicieli fauny pleistoceńskiej. Zdjęcia rentgenowskie wykazały, że młode w chwili śmierci miało 6 do 8 tygodni. Kiedy spojrzałam na prześwietlenie i zobaczyłam wyraźnie widoczne jelita, poczułam lekkie oszołomienie. Nigdy wcześniej nie widziałam jelit sprzed 57 tysięcy lat, powiedziała Michen. Ostatecznie to analiza kości, a nie zawartości żołądka, pozwoliła zespołowi odtworzyć dietę Zura. W swoim krótkim życiu wilczek jadł głównie ryby, takie jak łosoś czawycza, który obecnie odbywa tarło w rzece Klondike na Alasce. Nie jest to rzadkością w przypadku współczesnych wilków, które sezonowo przestawiają się na dietę rybną. Jedną z największych tajemnic otaczających Zura jest to, dlaczego młode zostało samo i jak znalazło się w lodzie. Naukowcy spekulują, że został zabity w chwili, gdy masy lodu zwaliły się na jego legowisko. To może wyjaśniać, dlaczego szczątki zachowały się tak dobrze.
musiały natychmiast znaleźć się w zimnym, suchym i zamkniętym środowisku. Ale jeśli naprawdę Zur zmarł w ten sposób, pojawia się pytanie, gdzie są pozostali członkowie stada? Biorąc pod uwagę jego wiek, jest mało prawdopodobne, by młoda samiczka spała w legowisku bez matki i rodzeństwa. Może mama, bracia i siostry byli akurat na zewnątrz, a Zur została sama w środku? A może była jedynym szczeniakiem z miotu, choć jest to mało prawdopodobne, ponieważ wilki zwykle rodzą ich więcej? Dodała Miczyn. Dzięki wyjątkowo dobrze zachowanemu okazowi wilka, nauka ma niepowtarzalną okazję zbadać ekosystemy epoki lodowcowej z punktu widzenia drapieżnika. I to wszystko na dziś. Łapki w górę i do zobaczenia wkrótce.